Witam was na kolejnej sesji. I dalej jesteśmy w Kenii, dalej Kenia nie wybuchła. Jeszcze. Ale to wszystko może się zmienić. Właśnie dzisiaj. Nasza wspaniała drużyna, której fani w całej Polsce dopingują nam. Żebyśmy szybko umarli. A od lewej mamy Marcela, który jest Abe'em, a znany równo jako John Hughes, który ma metrysę bardzo bogatą. I nie jedną. No nie. No tak, przynajmniej półtora. Obok siedzi Adrian jako Igor Aloisy Wroński, czyli jako Jacques Montreal. Który właśnie patrzy na swoją żonę. Na pewno czyjąś żonę. bowiem Nika dziś jako Natalia Habik-Gold, potocka, hrabina, dziennikarka, rozwódka. Kobieta wielu talentów. ale generalnie przede wszystkim uśmiechająca się. A cały pochód zamyka Agnieszka w postaci Marianny Vel Ofeli Nowak. I zaczynamy rano, kiedy spotykacie się. Pytanie, czy ty wyruszasz do swoich towarzyszy? Tak, osobą, która ma was zaprowadzić. Jak to robisz właściwie logistycznie? Logistycznie... Bo wieczorem jesteś zaproszony na... Pamiętaj, na imprezę, tak? Tak, na obchody gazetowe, że tak to nazwę, tak, redakcyjne. Tak, bileusz gazetowy, dokładnie. Ale zanim to, wstaję dosyć wcześnie, bo około 7 rano, każąc sprowadzić sobie taksówkę czy jakiś inny transport, który zabierze mnie do hotelu po te nieranne ptaszki i z nimi jadę do szamana. Znaczy, to nie do końca tak. Ma przyjść do ciebie człowiek, który ma cię zaprowadzić do niego. I no on to... rzeczywiście rano się zjawia. Przedstawia się jako one man. One man? Tak. Jak jeden człowiek? Tak. I tylko tyle umie po angielsku. One man. To bardzo jak komunistyczne. Mniej więcej. One man. Czekaj, muszę to popić, bo to było takie super. On wie po prostu, co ma robić. Jeżeli mówisz, że jedziesz do szamana, tak, to on kiwa głową, ale jak cokolwiek innego go pytasz... To też kiwa głową. To kiwa głową, rozkłada ręce. I don't understand. No. Tak, mniej więcej, coś takiego tam. Much English, no. Much English, not, tak. No, bardziej no, w tym kierunku. Bardziej w tym kierunku. Tylko rzeczywiście, jak podjeżdżam po swoich towarzyszy, tak inkognito na dobrą sprawę tego hotelu, jadę z nimi przez wskazane... Wczoraj jeszcze tu mieszkałeś. Przez wskazane, przez one mana miejsce, ale ja na to spotkanie nie idę. Ja mam nadal pewną rezerwę co do nadprzyrodzonych fanaberii Marianny i wszelkiego innego tego typu rozrywek, więc ja sobie... I gdy tylko ty się oddalasz, to... On idzie za tobą, bo wiesz, on miał ciebie zaprowadzić. Pokazuję tam do niego na migi. Oni, szaman, idź. A jak pokazujesz szaman? O mój Boże. O nie. Rzuć na przekonywanie z kością utrudniającą, niestety. Przekonywanie. Bariera językowa. No, bariera. A jest coś takiego jak przekonywanie? No, na perswazję. To perswazja tutaj, dobra. Tak? No, gadanina średnia. No, gadanina ciężko. Pantomima, gdyby chyba, że zastraszasz tą ręką. A to urok osobisty nie jest taki, że tam coś? No, chyba od uśmiechania jest to pani hrabina. No dobrze, no to rzucę na tę perswazję. Czy mnie się to uda? Nie. Co? Zaskoczenie nie miało. Widzisz, że on chyba bardziej rozumie, że to po prostu anulujesz wyjazd. Nie, nie, to ja chcę forsować, to ja chcę po prostu tam pójść, idę. Jak on... Okej, okay. Nie, po prostu idziesz to... Idę za nim, na takich nogach. On was właściwie prowadzi do tej części z Falili, tak? To są takie niewielkie parterowe domki. Zlepione właściwie, widzicie, one są z... Siłą woli. Siłą woli to jedno, ale ze śmieci po prostu, które zostały, gdzie znalezione w Nairobi. Widzisz, że jakieś elementy starych płotów posesji, one po prostu zostały wmurowane w jakieś lepianki.
jakieś stare drzwi widać wyrzucone, tak, jeszcze z nazwami ulic innych niż na pewno tutaj są. To nie wygląda zachęcająco. Tam też zatrzymuje się taksówka i ów mężczyzna, wysoki, czarnoskóry, ponad może nie 2 metry dobrze ma, prowadzi was. Widzicie, że rozgląda się, patrzy jakby w pełni tajnie, jakby oczekiwał, że ktoś go tutaj będzie śledził, sprawdza kilkukrotnie, widzicie, obchodzicie niewielkie uliczki, zataczając ewidentnie wokół pewnych domków 2-3 razy jakieś okręgi, aż w końcu wchodzicie do niewielkiej szopy. Tam widzicie samochód żółty, Rolls-Royce. W szopie? Tak. Nie pasuje tutaj jak nic. Bogaty. Nie jest to coś nowego, nie jest to coś niezniszczonego, ale jednak to jest samochód żółty w szopie, która z zewnątrz... Nikt nie podejrzewałby, że kryje takie złoto. Nikt by nie podejrzewał. A i macie podejrzenie, że jak wyjedziecie tym samochodem, to ta szopa chyba razem z tym samochodem po prostu się rozpadnie, bo widzicie, że niektóre elementy są zaczepione o dach tego samochodu. A on wsiada, widzicie, że wyciąga jakąś taką koszulkę spod swojego siedzenia, przeciera tylnią kanapę, zostawiając po prostu takie czerwone ślady, bo w tej żółtej, w żółtym samochodzie jest taka czerwona jakby coś, jakby skóra, obicie, właściwie ciężko powiedzieć, co to jest. Nie ze względu na to, że nie rozpoznajecie materiału, jednak ze względu na brud nagromadzony tam. Ten po prostu kolor materiału gdzieś tak się przebija się, będąc pod kilkoma chyba warstwami kurzu, brudu. I rzeczywiście słyszycie po chwili rzęchocenie samochodu i bucha z rury po prostu masa dymu, nagromadzonego brudu, kurzu, wzbija się w powietrze i on rzeczywiście pokazuje wam, żebyście wsiadali. No dobrze, czemu nie? Po czym widać, że Natalia w sumie dosyć ochoczo wsiada do tego auta. Ja patrzę, czy w tym aucie, na tej tapicerce, czy jak to zwał, na są jakieś ślady krwi. Rzuć na spostrzegawczość. Marianna tymczasem tak ogląda ten samochód w pewnym momencie. 003. 1/5. Wiesz co? Wydaje ci się, że ten samochód jest po dużej stłuczce. Widzisz po prostu miejsce, gdzie prawdopodobnie Pachazar zginął po prostu, będąc wlepiony w to obicie, które zostało zerwane. Widzisz w blaszanych elementach po prostu wgniecenia. No i to tłumaczyłoby, dlaczego po prostu nie ma szyb. Bo gdy próbujesz gdzieś tam, wiesz, przekręcić, po prostu ich nie ma. Okej, ale to jakby sugerujesz, że to nie było nic nielegalnego, po prostu... Znaczy, no nic nielegalnego, no... Stłuczka jakaś, ale może się nie ma... Stłuczka, może kradzież, ciężko, wiesz, powiedzieć, co tam się wydarzyło, ale to nie jest tak... Śladów kul nie ma? Nie, nie. To inaczej się zabija. Na miejscu, gdzie zmarł pasażer, usiadła właśnie ochocza Natalia. Obok siada i małżonek. Marianna wyciągnęła z torebki chustę, taką swoją dużą, wyglądającą trochę z cygańska, rozłożyła sobie na siedzeniu i na to jakoś to dopiero chyba. Ktoś tu damę zgrywa. Rozumiem, że nikt nie siedzi obok kierowcy. No ty siedzisz obok kierowcy. Jak? Nie, no Natalia. Natalia, aha. A, okej. Okay. Mhm. No to ja siadam z tyłu, odsuwając się od Marianny troszkę dalej. Pokazuję mu. I on rzeczywiście wyrusza. Szopa, o dziwo. Stoi, najwyraźniej opiera się tak szczelnie o pozostałe budynki. Ale widzicie, że coś zaskrzypiało, coś zarzęziło rzeczywiście, jak wyjechaliście. I być może nie teraz, ale w niedługiej przyszłości to się rozpadnie. Czy ja mogę rzucić sobie na mechanikę? Oczywiście. Żeby usłyszeć, czy to jest niebezpieczne, jakieś rzężenie? 26. Wow. W sensie, no nie połowa jest. Wiesz co, powiem ci tak. Coś z tym samochodem jest nie tak. Wydaje ci się... Tak, po tym, co słyszysz, że nie wszystkie elementy, które oryginalnie powinny być, zostały po tym domniemanym wypadku prawdopodobnie odtworzone. Zauważasz, że on jest o wiele niżej osadzony. I gdy wyjeżdżacie w uliczkę, wjeżdżacie właściwie nie z powrotem do Nairobi, jak się spodziewałeś, tylko wyjeżdżacie po prostu w sawannę, tak, w dziką przestrzeń, tam też... Ahoj, przygoda. Tak. Słyszysz po prostu, jak szuracie po prostu podwoziem o kolejne. Jeżeli cokolwiek zacznie padać, czy ten, to wydaje ci się, że to nie jest samochód, którym... Powinniśmy jechać na safari.
To nie jest samochód, który w ogóle powinien daleko jechać. I jeżeli rzeczywiście dojedziecie i wrócicie, no to, to będzie... będzie dobrze. Cud nad Wisłą. Ale widzisz, że mężczyzna jest wprawiony. Rzeczywiście omija każdą najmniejszą dziurkę, jedzie idealnie po kolejnach, których samochody dostawcze prawdopodobnie gdzieś wyjeżdżają tutaj. Czyli jedzie na sile modlitwy ten samochód. Bardzo możliwe, wiesz, to jest, jest jedna z możliwości. I tak też tuman kurzu za wami się wzbija. Niestety wpada też do środka. Wyjeżdżacie z miasteczka i oblepiają was po prostu muchy. Różnego rodzaju dziadaństwo, komary. Co chwilę się klepiecie. Wjeżdżacie na... jest mi ono! Wjeżdżacie na teren pokryty takimi dzikimi sadami. Tutaj chyba oliwnymi nawet, może jakieś daktyle. Widać, że ktoś tutaj próbuje to jakkolwiek zagospodarowywać. A nawadniane jest to wodą, która z pobliskiej kolei po prostu jest no, jako odrzut traktowana. A tutaj widać, że ktoś postanowił to zagospodarować. I takie te sady ciągną się przez jakiś czas, gdy jeszcze widzicie miasto, by później ulec bardziej pagórzastemu, nazwijmy to, krajobrazowi. Ile tak jedziemy? Jedziecie tak z półtorej godzinki, może do dwóch. O matko. Aż w końcu dojeżdżacie do niewielkiej mieścinki, właściwie wioski bardziej. Złożona jest z kilkunastu domów. Wszystkie z nich są... Lepianki takie? No, lepianki, ale widzicie, że to nie są lepianki takie biedoty, tylko oddające bardziej jakiś koloryt, ryt kulturowy tutejszych ludów. One prawdopodobnie mają jakieś znaczenie kulturowe dla tych osób, a pośrodku z nich, tego tej wioseczki, widzicie właśnie jeden taki większy, okrągły, z dużym, z takim spiczastym dachem wchodzącym ku górze, a na środku widzicie pewną przestrzeń jakby, czy na ognisko, czy które tam może odbywać, być może. Tam jest chyba kościół, pokazuje siedząca z przodu Natalia. Może jak najszybciej jeszcze, jedźmy. I rzeczywiście podchodzi do was mężczyzna, do tego samochodu, otwiera drzwi, oblepiają was też dzieci. Macie wrażenie, że te 20-30 domków, które gdzieś tam w zasięgu wzroku macie, wypluły z siebie tuzin, dwa tuziny, po czym trzy tuziny. I macie wrażenie, że chyba w tej wiosce nikt oprócz tych dzieci nie mieszka. Bo rzeczywiście nikt się zbytnio nie przejął, że gromada wesołych dzieci rzuciła się wam, prosząc o pieniądze, o jedzenie, o słodycze, o cukierki, o wodę, o cokolwiek, a może chusteczkę tam zaczynają, wiesz... te marianny spod tyłka wyciągać. Natalia rzeczywiście wyciąga jeszcze jakieś stare karmelki z torebki, której zostały. I rzuca jak królowa ludzkich serc. Tak? Nie no, wiesz, obdarowuje te dzieci. Widać, że uśmiecha się pierwszy raz od kiedy przyjechali do tego wspaniałego państwa. Widzicie, jak wasz dotychczasowy kierowca wychodzi, podchodzi do mężczyzny, który stał gdzieś za rogiem. Podobnego wzrostu do niego, również odpowiedniej postury i rozmawia z nim, gestykuluje, macie wrażenie, jakby trochę się kłócili wręcz, bo ton głosu, co prawda nie rozumiecie, co oni mówią kompletnie, nawet zbytnio języka nawet nie potraficie rozpoznać, ale widać, że ta rozmowa jest wzburzona, obydwaj są zdenerwowani, aż w końcu one man podchodzi do was i mówi: Okobu. Dziękuję. Pokazuje na tego mężczyznę. I on rzeczywiście macha w waszą stronę. No możecie iść. Ja pójdę na końcu. Dlaczego? A zresztą Natalia jakby nie musi być dwa razy zapraszana. Rzeczywiście kieruje się w tamtą stronę. Mary, poczekaj. Nie możesz tak sama. Tu jest niebezpiecznie. Przecież to są same dzieci. Przecież nie idzie sama, idzie z nami. Rzeczywiście, gdy tak się rozglądasz, widzisz, że w tych drzwiach, tych chatek mniejszych stoją rodzice, albo przynajmniej dorosłe osoby, które patrzą się tak niezbyt przychylnie. Domyślasz się, że pewnie zbyt wiele osób ich tu nie odwiedza, a wy zrobiliście wejście, które pewnie te dzieciaki zapamiętają na długo. A być może oderwałyście je od jakichś ważniejszych zajęć. Teraz będę chciał od każdego karmelku. Mężczyzna podchodzi do was, wychodzi te dzieci. Widzicie, że gdy tylko on podchodzi do was, te dzieci odsuwają się, jakby z taki, nabierając pewnego takiego respektu. Kiwa głową. I Natalia takim... się uśmiecha, kiwa głową.
angielskim niezbyt może czystym. Czystym, takim lekko łamanym. Ja jestem Okomu. Co was sprowadza? Kenieta mówił, że chcecie do starego Bundarii. Tak, tak. Stary Bundarii. W jakim celu? Jak patrzysz na... Ja on tak patrzy po was właściwie, szukając kogokolwiek do rozmowy. Bardzo miło poznać. Ja jestem... Mary. Chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o państwa kulturze. Stary Bundarii jest w dalekiej podróży, nie zajmuje się takimi głupotami. Chcemy się dowiedzieć, co się stało z ekspedycją, która została tutaj zamordowana. On tak zmruża oczy. Czego chcecie o niej wiedzieć? Czemu grzebiecie w takich sprawach? Chcemy to zatrzymać. Kiwa głową. I wskazując ręką, żebyście szli za nim, wchodzi... Igor tak lekko... Natalia trochę się zestresowała, nie wiedziała nawet, kiedy chwyciła Igora za rękę, jakby szukając jakiegoś, nie wiem, siły, żeby tam wleźć z powrotem. I wchodzi do tej chatki. Ta chatka nie ma, nazwijmy to, drzwi w boku. Ona... Macie wrażenie, że przypomina wam bardziej muszlę ślimaka, która jest pusta. Wchodzicie jakby z boku i idziecie wzdłuż ścian. Same ściany, widzicie, oblepione są różnego rodzaju gliną, mułem. Nie wiecie, co to jest, ale strasznie śmierdzi. Macie wrażenie, że to wręcz cieknie. Gdy jednak tam próbujecie gdzieś tam nawet przypadkiem dotknąć ręką, jednak ma to konsystencję stałą. Widzicie, że na tych naroślach, grzybniach, czymkolwiek to jest, zbiera się wilgoć, a ta cała materia pokryta jest różnymi symbolami. Jeżeli chcesz, możesz rzucić na okultyzm albo mity Cthulhu. Ja poproszę okultyzm. Pamiętaj, że jakby ci weszło mity Cthulhu, to ci wyszło? Zawsze możesz tutaj ze szczęścia. Dobrze, to rzucimy na... Nie, to tylko tak, wiesz, co chcesz oczywiście. Nie, to Cthulhu nie zaznaczysz. No, mi tu w którą nie zaznaczę. No, w razie czego, jak ci wyjdą. Ale możesz czegoś nowego dowiedzieć. Dlatego mówię. To jest, wiesz... Dobrze, to rzucimy na razie na mi do którą. A czy to ja później wiem, nie... I tak nie ma to znaczenia. Co, 001? 82, więc... Bardzo dziwne znaki. Z pewnością są interesujące i ciekawe. Ja sobie rzucę na moc. Co to nam... Co to robi w Johnie? I... Marianna wyciąga... Zdał. Uspokaja cię. Bardzo cię uspokaja. Mm-hmm. On powoli idzie za wami, obserwując tę śliską materię. Masz wrażenie nawet, że serce zaczyna ci wolniej bić. Ty tak idziesz z każdym krokiem. Mm-hmm. Jesteś... Tak aż cię nawet trochę to przeraża, ten spokój. Ale jesteś bardzo spokojny. Nawet jak myślisz o czymś denerwującym, o czymś, co mogłoby cię wzburzyć. Mm-hmm. Jak nawet sobie uświadamiasz, że w środku tego ślimaka może być ktoś, kto uprawia magię. To tak... Zwisa. Tak w ogóle. Tak... Wyprało cię z emocji. I tak jesteś tego świadomy. Rzeczywiście, jak się skupiłeś na tym. Czy tych symboli jest tak dużo, że nie jestem w stanie ich, nie wiem, przerysować na przykład? Tak. Z każdym krokiem jest inny, dziwniejszy, bardziej skomplikowany. A czy Igor może sobie rzucić na okultyzm? A jeżeli Igor chce, to może. Igor chce, bo Igor się przygląda. I Igor nie wie. Ładne, dziwne. Po co na to patrzycie? To nie ma żadnego sensu. No, co szkoda. Widzicie, czas. Rzeczywiście Okomu przyspiesza kroka? Mhm. Podążacie za nim? Tak. W końcu dochodzicie do wnętrza tej chaty. Widzicie mężczyznę? Albo to, co z niego zostało. Bo siedzi w takim jakby pozycji medytacji. Widzicie, że ma nogi założone jedną na drugą, ręce ułożone na kolanach, ale widzicie, że jego skóra jest no co najmniej wyschnięta. Widzicie, że kości policzkowe mocno wyrzeźbiły się na skórze i macie wrażenie, że zaraz po prostu ją wręcz przebiją. Jakby mężczyzna nie jadł od dobrych
kilku tygodni i nie pił, po prostu sam szkielet, macie wrażenie. Czy on oddychał? Nie widzisz, żeby oddychał. Mhm. Widzicie, że Akomu schyla się. Będziemy musieli poczekać. Widzicie, że odgina mu nogę i zaczyna ją masować. Mhm. Okej. Okay. Bundari jest w dalekiej podróży. Będziemy musieli go tu sprowadzić, jeżeli sprawa jest ważna. Jest ważna, poczekamy. A czy mogę pomóc? To będzie zupełnie na miejscu, jeśli będę chciał. Wskazuję ci drugą nogę i pokazuję, jak masz masować. Okej, okay, no to Igor odginam drugą nogę i masuję. Na swoich nogach. Mhm. Natalia idzie jego przykładem, siada, patrzy. John se łazi. W sensie John Abe, a Abe łazi tutaj wokół niego. Będziemy musieli poczekać. Żeby nie zaburzyć jego powrotu, proponuję, byście usiedli, by wyczuł waszą obecność. Ale nie ruszajcie się i nie mówcie nic. Musimy poczekać. Dobrze. I John siada tam, gdzie stał. Po czym zamknęła Natalia, spoglądając na mężczyznę. Aktualnie przebywa poza ciałem w innym świecie. Musicie poczekać. Brwi Natalii sunęły ku górze, ale milczy. Nie może wyjść stamtąd zbyt gwałtownie, gdyż jego ciało mogłoby doznać szoku. Mhm. I proszę, rzućcie K6. Na czas? Na czas. Kto? Kto chce rzucić? Kto chce rzucić, ten rzuca. Będzie na Natalii. 4! 4 godziny! 10 godzin. Och. Ale wy tego właściwie nie wiecie, bo dla was to minęło dosyć szybko. I okay. Każdy, kto usiadł i odpoczywał, może mieć 1K4 poczytalności z powrotem. Tak, poczytalność. Czy skoro masowałam te nogi, to też się przyjdzie, czy nie? Nie zadeklarowałeś? 1K4, tak. Nie, okej, okej. Nie. To jeden! Nie, nie masować cały czas, tylko po prostu w pewnym momencie. Dwa. 49. 50, spokojnie. Jesteśmy blisko siebie. W końcu widzicie, jak mężczyzna zaczyna jakby jego ciało pęcznieć. Jakby nabierało wody, puchło. Wygląda to dosyć dziwnie. On co prawda nie puchnie do rozmiarów, które wskazywałyby na jakąkolwiek tuszę w jego ciele. Jednak jakkolwiek nie wygląda już jak trup. Po tych 10 godzinach otwiera oczy. Patrzy na was. W końcu otwiera też usta. I takim głosem, który z jednej strony czujecie w nim jakąś taką dziwną potęgę, a zarazem taką cielesną słabość. Jakby słowa, które wypowiada, wychodziły mu z wielkim trudem, ale z drugiej strony miało wielką wagę. Wasza misja jest niebezpieczna, a czas trudny. Czy mam powiedzieć wam rzeczy miłe, czy też prawdę? Krwawy język robi się coraz bardziej hardy. Ludzie z całego kraju znikają na górze, uprowadzani przez kult, aby stać niemoralne myśli i czyny. Będą ofiarami. Przywódcy tracą swój autorytet. Wielu z nas musi się modlić do Nagi, pani Kiriniagi, góry Keni, aby odpierać to zło. Patrzę się na ciebie. Ejbie, nie musisz bać się mocy. To ci, którzy ją niewłaściwie użytkują, są źli, a nie sama moc. Jej nie obwiniaj. Ejb się tak spogląda w oczy tej dziwnej, pradawnej, niemalże dla niego istoty o humanoidalnych kształtach. Tak, tak. Moc sama w sobie nie jest zła.
jak człowiek. Ty też ją masz w sobie. Tak? Tak, tak. Pewnie mam. Będziesz musiał zbierać muchy. Będę zbierał muchy. A po co mam zbierać muchy? Wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Jakieś konkretne muchy? A ty nie wiesz dalej, kogo wybrać. Tak samo jak ty. Natalia, absolutnie zszokowana. Nie rozumiem. Rozumiesz. Nie. Ten rumieniec, który pełsł na jej oblicze, mówi wszystko. Ale zniknął w cieniach tej budowli. Dwóch mężczyzn, którzy w pewien sposób związali się z twoim życiem, są w Kenii. O nie. Jeden jest przy tobie, drugi jeszcze nie. Igor drgnął. Panie Igorze, bada pan coś, czego pan nie rozumie. Dąży pan do rzeczy, których z jednej strony chciał osiągnąć, a z drugiej strony, gdy ma je pan pod ręką, odpycha je pan. Trzeba się w końcu zdecydować. Po czym zaczyna mówić dalej, ale teraz już go nie rozumiecie. O. On mówi w tym dziwnym języku. I patrzy się na was, jakby nie będąc do końca świadomy tego, że przestaliście go zrozumieć. Ja nie rozumiem, przepraszam. Widzisz, o komu kiwa głową? Jakie macie pytania do Bundariego? Jak to zatrzymać? Jak walczyć z kultem? Widzisz, że rozmawiałem ze sobą. Bundariego, bo odpowiada mu w tym dziwnym języku tutejszym prawdopodobnie. Oko światła i ciemności. Musicie mieć oko światła i ciemności. Nikt nie wie, czym jest ów znak. Niektórzy przewidujący czarownicy mówią jednak, że istniał z pewnością jeszcze kilka lat temu. Ale Bóg zwiódł ludzi, by zniszczyli ten znak. Narienno? Masz przy sobie... Te tablice. Od Nuri. Tak. Tak? No, to rzućmy na szczęście. Tak, ja mam takie rzeczy. A może Natalia rzuci na szczęście. Ja rzucę na szczęście! Nie! Ja mam! 10, znaczy przepraszam, 11 wyszło. Tadam! Co? Wyciągasz tą tablicę, którą miałaś ze sobą. Bo wiedziałeś, że to ważne, jak jedziecie do szamana. Bo nie zostawiam teraz takich ważnych, istotnych rzeczy w hotelu. Po tym, co spotkało nas w hotelach w Egipcie. Dokładnie. Fatalna obsługa. I dziury w szafach. I krokodyl w łazienkach. On się patrzy. 7 tajemnych ksiąg Chsana. Można je odnaleźć w Szanghaju. Świetnie. Tam jest wiedza, jak stworzyć oko światła i ciemności. Ej, tak patrzy. A co teraz możemy zrobić z tym kultem, którzy... I widzisz, on wstaje. Ojej. Zaczyna grzebać. I stercie rzeczy, które do tej pory nawet nie zwróciliście uwagi. Igor się odsuwa tak machinalnie. Po czym wyciąga klatkę drewnianą z jakiegoś dziwnego drewna, którego do tej pory nie widzieliście. Jakieś takie ciemne, ale z drugiej strony jakby miało metaliczne poblaski. I zasłonięte jest taką czarną płachtą. Daje tobie. Ma około może 30 cm ta klatka w wysokości. Średnicy również około 30, może 40 nawet. Co mam z tym zrobić? To jest ta. Ta co? Musisz
musisz karmić. To jest przykryte czymś? Tak, płachtą. Unoszę tę płachtę. To rzuć proszę na poczytalność. Może masz swojego małego przedwiecznego? Nie. Tak! Nie! Nie zdałem. K4. K4, oczywiście. Plus 38. 2. Widzisz? To coś takiego. To wygląda jak mniej więcej kameleon. Mhm. Jednak zamiast czterech odnóży ma ich troszeczkę więcej. Na głowie ma rogi, a głowę przekręconą jakby o 45 stopni i głowa nienaturalnie rusza się. Szczęki wystają pełne zębów, co u kameleona aż tak no, na pewno nie wygląda. Tym bardziej widzisz jakieś dziwne trzy rogi. Te łapki jego, które w twoim wyobrażeniu, jeżeli u kameleona powinny być jakoś bardziej niewinnie zakończone, tutaj widzisz, że opięte są mięśniami i zakończone czymś czarnym, co przypomina ci bardziej szpony tygrysa niż kameleona. Jednak w tym wszystkim wygląda to jak jakaś dziwna, zmutowana jaszczurka. Zasłaniam to od razu. Co mam z tym zrobić? Czy to mam karmić muchami? Jeżeli ci nie odpowiada. Kiwa tylko głową, ale nie wiesz, czy to do ciebie, czy to odpowiedź na to pytanie. Trzymam takich tę klatkę, cały czas przykrytą. Łapię ją od spodu, żeby w razie czego to się nie zbiło. Czcigodny, co mam z tym zrobić? Widzisz, że Okomu wystawia rękę na znak, jakby, żebyś nie mówił w tym momencie. Oddaję tobie część tego. Daje ci dziwną taką packę, jakby na muchy, zrobioną z jakiegoś trzciny, jakiegoś takiego trawiastego czegoś. Czy wyczułam jakąś moc tego? Tak, ale nie wiesz, nie masz pojęcia, co to jest. Pytam się, jak patrzę tak pytająco. Kiwa głową. Daję wam też mapę, która jest zaznaczona do Góry Czarnego Wiatru. Pokazuje drogę. Okomu też opowiada wam dosyć szybko, że kult porywa mieszkańców z okolicznych wiosek, by składać się w ofiarze. Tym wszystkim zawiaduje kapłanka, którą nazywają Mweru. I mieszka ona na górze. I zbierają ludzi z całego świata, żeby przeprowadzić coś strasznego. Jednak... Czy ona tu podróżowała razem z Carlylem? Nie odpowiada ci. Okomu pokazuje ręką. Musimy dać możliwość powrotu do innych światów. Są tam jeszcze rzeczy do załatwienia. Czcigodny, ja znalazłam, znaczy my znaleźliśmy, będąc na naszej drodze, dwa artefakty. I tu... widzisz, rzeczywiście on jakby, masz wrażenie, że zastyga. I tak, zajęliśmy mu bardzo dużo czasu. Rozumiem. Tak, doceniamy każdą chwilę poświęconą nam.